przyszła pora, tak jak jest czas na siew i czas na zbieranie plonów, przyszła pora na nagrody za całokształt. To prawie tak, jak kwiaty na grobie. Ale muszę państwu powiedzieć, że lepsze są kwiaty na grobie niż grób bez kwiatów, prawda? Więc cześć i chwała, ale jeszcześmy nie umarli. Daję wam słowo honoru. A jeśli ktoś spróbuje siąść przy mnie, ze mną przy stole, młodszy ode mnie od lat do 30 paru, to nie wiem, kto się pod tym stołem znajdzie. Ponieważ dane nam było żyć w ciekawych czasach. I moje pokolenie przeszło rzeczywiście ostrą szkołę konnej jazdy poprzez Syberię. No i zresztą nie wspominajmy dawnych czasów, bo wspominki są, że tak powiem, godne starych pierdołów. Ja pierdoła może jestem, ale nie stary. Proszę państwa, serdeczne dzięki. A tych z was, kto chce zobaczyć, jak wygląda odmłodzony potop, a w nim całkiem młody Daniel, to zapraszamy jutro na Potop Redivivus w nowej wersji, a potem porozmawiamy sobie. A dzisiaj dzięki gospodarzom, dzięki organizatorom, dzięki kapitule, która mi przyznała nagrodę, no i państwu oczywiście dzięki za to, żeście tu przybyli. Potem stanąć sercem przy sercu i usłyszeć: kocham cię, o, kocham cię. Każda odda z ochotą nawet srebro i złoto i brylanty i wszystko, co ma. Bez namysłu, no i szczerze, i niech ktoś wszystko zabierze. W zamian za to niech tylko da odrobinę szczęścia w miłości, odrobinę serca czyjegoś, jedną małą chwilę.